Wiesz co, podoba mi się twój pomysł w ogóle, od tego chciałbym zacząć, bo on jest bardzo spójny z tym, co ja robię, czyli realizację siebie, pasji i pomaganie ludziom. I nic więcej w życiu nie trzeba, moim zdaniem, bo to jest jeszcze kwestia tego, żeby znaleźć osobę, której chcesz pomóc. I w ogóle jest takie 9 stopni pomagania, bardzo różnych. Pomagasz bliskim, pomagasz w tym, że masz w tym interes. Wiesz, to się stopniuje ostatecznie do tego, że nie wiesz, w jaki sposób pomagasz i nie wiesz, komu pomagasz, nie? Jestem ogólnie osobą dosyć kreatywną i taką, która ma wiele różnych pomysłów, więc tym bardziej właśnie cenię sobie, że jesteś po drugiej stronie i może pomożesz mi bardziej jakby racjonalnie i takim warto na to spojrzeć. I też muszę przyznać, że w przeszłości głównie realizowałem, czy większość realizuję samodzielnie, więc na pewno fajnie będzie zobaczyć, jak właśnie mogę uczestniczyć w takim trochę większym projekcie i właśnie bardzo jestem ciekawy twoich przemyśleń i jakichś takich rad i w ogóle to tego, co o tym sądzisz. No i na pewno bardzo wartościowe będą wszelkie wskazówki z twojej strony. Zauważyłem dwa takie słowa, racjonalnie i samodzielnie. Więc racjonalnie nie. Uważam, że racjonalnie nigdy, dlatego że racjonalnie postępuje większość i większość chodzi do pracy i kończy tę pracę o 17 albo o 23 różnie, a wszystkie pomysły, które są rewolucyjne, fajne, które rozwijają ludzi, pomagają im albo zmieniają świat, to są pomysły nieracjonalne. Jeżeli masz pomysł, który jest kompletnie do niczego, nie da się go zrealizować, wszyscy ci powiedzą, że się nie da, to znaczy, że to jest coś fajnego, że warto się iść. Więc w momencie, kiedy poczujesz, że ten pomysł jest racjonalny, i że nie budzi w tobie emocji, że się nie boisz, że nie ma w tym trudu. Wiesz, ja sobie mówię, że po drugiej stronie strachu są najwspanialsze rzeczy. I jeżeli coś budzi mój niepokój albo widzę, że tego się nie da zrobić, to znaczy, że to tak, tą drogą trzeba iść. Tam, gdzie jest źle, trudno i ciężko i gdzie się boisz, to jest ten pomysł. Tam, gdzie jest racjonalnie i pewnie, to znaczy, że trzeba się zastanowić. Te projekty mają olbrzymią moc, więc to jest bardzo niesamowite. Ale twoje też. Twój projekt jest taki sam, tylko że ma mniejszą skalę. Ja też zdecydowałem się na ciebie i chcę ci pomóc, ponieważ uważam, że twój projekt, być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale ma o wiele większą wartość niż poinformowanie paru Polaków, czy paru tysięcy, czy paru dziesięciu tysięcy. Dzisiaj potrzebujemy rewolucji świadomości, nawet nie wartości. Systemy wartości są nam dobrze znane, ale to właśnie to, że ludzie są zdolni do tego, żeby spojrzeć z perspektywy kosmosu i zobaczyć Ziemię w takim szerokim tego słowa znaczeniu, dosłownie, to jest właśnie to, po co ja lecę na górę też, po perspektywy. Zobacz sobie film na YouTubie Overview Effect. Jak szersze spojrzenie, Overview Effect. Ten film jest sprzed 8 lat. To jest wiesz, złapiesz się za głowę, ale generalnie chodzi o to, że ja widzę wartość w swoim projekcie taką, że raz, że ty zrobisz coś fajnego, zarazisz w tym parę osób, ale jeżeli skupimy się na tym, na pewno potem można zrobić kampanię na przykład i zebrać na nie pieniądze, ale jeżeli będzie za tym stał właśnie taki cel, to jest lepsze od nie wiadomo jak wyprodukowanych pieniędzy. Ludzie się skupiają na tym, żeby zebrać pieniądze w projekcie, ale twój projekt ma wartości, których prawdopodobnie jeszcze nie odkryłeś, ale to jest idea, którą można potem rozpropagować. Wiesz co, jeżeli każdy z nas pomyśli o tym, żeby pomóc sąsiadowi posprzątać chodnik, to świat będzie piękny. Planowanie takie ścisłe jest moim zdaniem, człowiek bardziej się chyba skupia wtedy na tym, żeby zrealizować swój plan. Szanio kolejnych punktów. Aha. Tak, i poczuć, mój plan był świetny, zrealizowałem go, ale on nie musi być świetny. Ja uważam, że właśnie tak, 70% wystarczy. Idę w tym kierunku, żeby pomóc 5 osobom, czy budzić świadomość, ale właśnie przez takie narzędzie. A jak to będzie, zobaczymy.